Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon i witam was na kanale Gram do Kawy. A dziś, moi drodzy, wracamy do naszej przygody w świecie Fallout Somora. Na początku chciałbym się odnieść do kilku rzeczy. Po pierwsze, zaczynam w Phoenix, dlatego że tak jak zapowiedziałem w ostatnim odcinku, wybrałem się do Inferno przerzucić troszeczkę luta. Zwolniłem sobie nieco udźwigu, mamy teraz niemal 100 wolnego. Cały lód, jaki znalazłem, i tak nie byłem w stanie całego zabrać, bo zbyt dużo towarzyło, ale byłem w stanie go sobie tutaj przerzucić, więc mam te wszystkie karabiny, które poznajdowałem, jakieś dzidy, jakieś rzeczy, trochę tego tutaj jest. Podejrzewam, że jak będziemy mieli jakiś pojazd, to sobie tego więcej będziemy zbierać i wozić w jakichś jukach albo bagażniku. Jeśli chodzi o pojazd, coraz częściej prosicie mnie, żebym wybrał się po motocykl właśnie. Natomiast tam, gdzie on jest, z tego co piszecie, to mnie jeszcze po prostu nie było, a ja nie zwykłem w trakcie gry jechać gdzieś po coś specjalnie, tylko dlatego, że wiem, że to tam jest. Jako przykład mogę podać to, że nie wiem, kiedy gram na przykład w Fallouta drugiego, to wiem, gdzie jest Power Armor MK2 i wiem, gdzie go zebrać i wiem, jak to zrobić, ale nie lecę specjalnie po niego. Jak tam trafię, to go biorę. Więc tak samo, jak trafię na motocykl, to go wezmę. Podróży i tak nie widzicie, więc nie wiem, czy mogłoby wam to w jakiś sposób przeszkadzać. Ja za to podróżuję bardzo dużo, poza kamerą zazwyczaj. Natrafiam na wiele walk, co daje nam dużo doświadczenia. I zdobyliśmy poziom właśnie dzięki tym podróżom od ostatniego razu, jak się widzieliśmy, więc to całkiem przyjemna rzecz. I teraz tak, mamy już 21 poziom, mamy do wybrania perka. Więc ja od razu sobie wezmę Wiecznego Wędrowca, bo nie wiem, czy dożyjemy poziomu, czy dotrwamy do poziomu 24. Pewnie tak, nawet jeśli nie, to by się go wygrindować bez najmniejszego problemu. Natomiast już teraz wezmę sobie Wiecznego Wędrowca, który pozwoli mi kontynuować podróż po zakończeniu głównej misji, żeby móc wszystko sobie podokańczać. I już będę miał z tym spokój. Jeśli natomiast chodzi o umiejętności, to rozdam sobie 10%, a raczej 10 punktów procentowych do otwierania zamków. Podniosę sobie nauki ścisłe do setki, żebym już miał z głowy. I co? Mamy 5 punktów jeszcze do rozdania. Moglibyśmy zainwestować jeszcze w otwieranie zamków, bo one jeszcze będą potrzebne na 100. Okej, okay, no i dobra. I to mamy za sobą. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, do której chciałbym się odnieść, to jest to fakt, że zasugerowaliście mi, chyba matematyka ISO to napisał, by zająć się w końcu tymi gangami. Tutaj brakuje nam już tylko jednej głowy, bo to nam da możliwość odblokowania nowych rzeczy, więc możliwe, że od tego dzisiaj zaczniemy, chociaż wiem, że miała być betoniarnia w Casa Nueva, ale dlaczego nie? A skoro już odblokowaliśmy sobie otwieranie zamków na 80, to mamy kilka rzeczy do zrobienia tutaj w Phoenix zaległych. Chodźmy zatem tutaj na piętro i tu były drzwi do otwarcia właśnie na poziomie 80. Okej, nie powiodło się. Jest, udało się. Co w tym... W tym momencie nie potrafisz się tam dostać. Trafisz. Co się tutaj kryje? Rekina, chusteczki nawilżane i zapalniczka. No, okej. Było warto. Zdecydowanie było warto. Safe Don Diego też chyba mniej więcej tyle wymaga, żeby go otworzyć. Sprawdźmy zatem, czy nam się uda to zrobić. Może się nie będzie bardzo gniewał. Spróbujemy ze skradaniem. Okej, okay, otwarłem. O, safe jest wyposażony w niebezpieczną pułapkę. Zapiszemy grę. Pułapki raczej nam się nie uda na tym użyć. Pułapki 50, a jak po prostu otworzę? A, to się alarm włącza. Ej, bardzo ciekawe rozwiązanie. Okej, będę sobie musiał zapisać, że tutaj pułapki 50 są potrzebne, żeby ten save otworzyć. To też może być ciekawe. Dobrze, i to chyba było wszystko, co mogliśmy tutaj zrobić. Nie, jeszcze u Arona jest jakiś save do otwarcia, a zaraz potem wybieramy się na poszukiwania gangów. Tak, mam nadzieję, że trafię od razu na ten, który będzie mi potrzebny. To chyba nawet tak jest, że... O, ciała zniknęły. Chyba nawet tak jest, że po prostu trafiamy na gang, którego nam jeszcze brakuje. Dobra, otwórzmy ten safe Arona, zobaczmy, co się tam takiego kryje. Stealth Boy i 1000 kapsli. No, Stealth Boy fajna rzecz, będzie zapasowy, bo pewnie jest naładowany, więc się przyda. I 1000 kapsli, więc całkiem nieźle. Okej.
Dobra, to teraz idziemy na poszukiwanie gangów. Więc moi drodzy, będzie pewnie trochę skakania, bo ja ich będę szukał i szukał. Więc widzimy się na pierwszym pojedynku gangów chyba, co? Mięsko zachowam specjalnie dla was. No dobrze, no mamy rabusiów, nie jest to gang, ale zawsze jakaś tam krótka walka, a my widzimy się dalej. Za chwilę. No dobrze, moi drodzy, mamy to. Co prawda trafiliśmy na noc, więc tak mocno średnio. Jeszcze nie mam dostępnych pełnych punktów, więc nie mogę zapisać gry. Trzeba się chować za ścianę, nie ma innego wyjścia, licząc na to, że nie będą, o właśnie, trafiać, bo jest ciemno. Ale lecimy, chowamy się, chowamy. Jak się schowamy, to zapiszemy i będziemy toczyć tę walkę. Przy okazji sprawdzę, czy ja czegoś przypadkiem nie mam, co mogłoby mi pomóc w walce. Jakiegoś granatu może, albo czegoś? Nie, nie mam nic ze sobą. Okej, dobra, trudno, poradzimy sobie z tym, co mamy. Mamy PP i mamy... to się nazywa meksykański PP, dobrze pamiętam. I mamy swój pistolet plazmowy, więc trochę. Dobra, zapisujemy grę. Miałem jeszcze jedno starcie większe z bandytami, a tak przed szczurami czy innymi... pieskami to uciekałem, żeby nie tracić za dużo czasu. Ja mam bardzo duży potencjał na pierwszą serię. A nawet dwie. Idealnie. Dobra, widzę, że mi się sami wystawiają. Nie umieszkam skorzystać. To steampaki jakieś już weszły do obiegu. Dobra, tego mamy. Teraz tak odpowiednio się schować będzie trzeba. O, się pięknie wystawili. Po zabawie. To jest głowa Adi. I teraz ja nie mam zapisanych tych imion, co prawda, ale mam trzy głowy i mam nadzieję, że to wystarczy po prostu. To wszystkie, jeszcze jednego ciała mi gdzieś tutaj brakuje. O, tu jest. O, ile amunicji do PP, bardzo dobrze. Podoba mi się. Dobra, przeładowujemy. No i będziemy musieli pójść zobaczyć, czy to wystarczy, więc trzeba zapisać grę. Głowy mamy trzy, sprawdźmy jakie. Mamy głowę Adi, ta głowa była kiedyś na ramionach wodza Los Panchos, tak jest. Mamy głowę Hernando i mamy głowę Chucho. Więc miejmy nadzieję, że to będzie wystarczające. Jeszcze się tylko uleczę i już lecimy do Phoenix. O, jesteś zbyt zmęczony, no trudno. Okej, okay, Śródmieście. Myślę, że teraz będę mógł się uleczyć. Tak. Elegancko, okularki zakładamy i lecimy tutaj do państwa. Niech cię cholera, co to za skóra? Może dlatego, że przyjąłem ten mutagen, okej. Okay. Trochę wirusów i promieniowania, nic złego. W twojej sytuacji nie miałbym czasu na żarty, odpowiada. Okej. Okay. To kwestia przyzwyczajenia. Dzień dobry, ser. Miło cię poznać. Czy ktoś ci przeszkadza? Dlaczego nagle stałeś się taki miły? Ponieważ zasługujesz na dobre traktowanie, ser. Dobrze to słyszeć. Co za niespodzianka, odpowiada. Zwykle to my ścigamy przestępców, a nie na odwrót. A kto tu jest przestępcą? Wiesz, że Flagpool ogłosiło cię najgorszym przestępcą? Twoje szczęście, że miasto nie może zapłacić za ciebie nagrody. Jednak teraz wiem, kim jesteś i gdzie cię szukać. Pamiętaj o tym i bądź cicho. Nie ma problemu. Nie jestem szeryfem, idioto, ale jeśli znajdzie taka potrzeba, będę gorszy niż jakikolwiek szeryf. No dobra. Dobra, byczku, nie ma potrzeby mi grozić. Porozmawiajmy o tych głowach. To jest zbroja wspomagana, prawda? Pyta. Imponująca, ale w razie czego i tak ci nie pomoże. Zdziwiłbyś się. Dobra. Chcę porozmawiać o polowaniu na przestępców. Co, pojedziesz kogoś? Tak, oto głowa Hernando Avileza. O, to nasz stary przyjaciel Hernando. Cóż, koniec z żartami o mnie, cholerny draniu.
Dobra robota, oto twoje 500 kapsli. Mam nadzieję, że nie zamierzasz jeszcze rezygnować z tej aktywności. Potrzebujemy ludzi takich jak ty. Spokojnie, pomyślę o tym. Oto głowa Chucho Navarro. Suka, zarobiłeś strasznie... suko, narobiłeś strasznie dużo hałasu. Cieszę się, że jego głośne usta już nigdy więcej nie wydadzą żadnego dźwięku. Dobra robota, oto twoje 500 kapsli i ten sam dialog, ok? I ostatnia, oto głowa Adi Gorm. Kiedyś była piękna i nawet występowała w kasynach. Dziwny los. Nie rozumiem, co strzeliło jej do głowy. I dobra robota, to twoje 500 kapsli. Czekaj, okazuje się, że był to ostatni wódz Los Panchos. Ten cholerny gang w końcu upadł. Wyobraź sobie, jak ta wiadomość rozchodzi się po całym Phoenix. To będzie prawdziwa uczta dla mieszkańców miasta. Na pewno, ale czy nie ma innych wodzów? Tych trzech posiadało największe i najniebezpieczniejsze klany w Los Panchos. Reszta nie stanowi większego zagrożenia. Teraz, bez ich wodzów, całe ich imperium się rozpadnie, a zwykli rabusie zostaną znacznie osłabieni. Z pewnością klany wypowiedziały już sobie wojnę, rozpoczynając redystrybucję wpływów. Wspaniale. Dobrze, odpocznij i na razie baw się dobrze. Zastanowię się, jaką inną pracę możesz dostać. Więcej pracy? Świetnie, nie mogę się doczekać. Przybywasz w samą porę, mówi. Już chciałem po ciebie wysłać. Jest nowy cel i tym razem płacę ekstra. O, nie trudno zgadnąć, że nowy cel jest wart tyle pieniędzy. Czemu jest winny? To jest Gil McCord, znany jako jeden z najlepszych strzelców i tropicieli. Zna dobrze swoją pracę i potrafi wyjść z wszelkich kłopotów, dlatego nie można go pozostawić przy życiu. O, to dziwne. To tak, jakbyś mi czegoś nie mówił. Dlaczego najemnicy ścigają najemników? Widzisz, zaczyna. Trochę upiększyłem nasze osiągnięcia. W rzeczywistości wodzowie Los Panchos byli kiedyś także naszymi najemnikami. Dużo się tu nauczyli, dlatego udało im się zdobyć przyczółek poza miastem. Okej, a Gil McCord? Był ich agentem i szpiegiem. To wyszło na jaw po tym, jak opróżniliśmy bazę Los Panchos. Wygląda na to, że Gil był zbyt chciwy i nieufny, więc pracował dla obu stron, aby zawsze mieć asa w rękawie. O, powinieneś był mi powiedzieć prawdę o gangu na samym początku. Ci ludzie to wstyd dla gildii, rozumiesz? Nasza reputacja nie może ucierpieć. Okej, to rozsądne. Zabij Gila McCorda i przynieś mi jego głowę. Okej, zrobię to, możesz na mnie liczyć. Teraz pytanie, czy my go tak samo mamy szukać jak pozostałych? O kurde, ja jeszcze nie zwróciłem tych skradzionych listów? A mam je przy sobie? Chodźcie do Sonora Express. List został dostarczony pod wskazany adres. Oto powiadomienie od pokwitowania odbiorcy. Jeszcze 300... Okej, dobra. Nie zakończyłem tego zadania. Świetnie, oto twoje uczciwie zarobione 25 kapsli. Uhu. Dobra, zostawmy ten loot, co go tam zebrałem. Czyli mamy jakieś Uzi, jakieś noże, dzida, pistolet, karabin szturmowy. Dodatkowy stealth boy też mi nie jest przy sobie potrzebny. No i 6 pistolecików, okej. Okay. Całkiem przyjemnie, no i co, ja teraz powinienem szukać tego gościa? O. No mogę spróbować, zobaczymy co z tego wyjdzie. Pobiegam trochę i zobaczymy czy na kogoś trafię. Dam wam znać. No dobrze moi drodzy, wiecie co, no na nikogo nie trafiłem, szukałem troszeczkę, ale niestety nikogo nie znalazłem takiego, więc być może poszukamy go następnym razem. Uznałem, że podzielimy sobie ten odcinek na dwie części i tutaj sobie wróciłem po prostu do Casanueva i zajrzymy do tego kamieniołomu, o którym tak mi mówili, że tu ludzie znikają. Spróbujemy zbadać tę sprawę. Zobaczymy, co tutaj się takiego dzieje. Myślę, że nie ma na co czekać, trzeba wchodzić do środka. Co to jest? To są jakieś pułapki, nie? Rozbrojona płyta. O! Ten budynek biurowy został niedawno opuszczony. Robotnicy w pośpiechu wyrzucali swoje rzeczy. O! O kurde, szpon śmierci tu jest. No dobra, ze szponem śmierci to już sobie na tym etapie poradzimy. Ciekawe, czy ja mam ten pistolet mocny przy sobie. A kurde, nie wziąłem go. To bym posprzątał go ładnie. O, kolejne kalosze. No dobra, co my tu mamy? Czy ja mogę to, na tym czegoś użyć? Nie. Dobra, zajmijmy się tym szponem śmierci. Będzie z głowy. No
może właśnie było, żeby on zaczął. Wtedy będziemy mieć dwa ruchy. Albo i nie. O Jezu, on mi nic... On mi nic nie robi, jak jestem w power armorze. Ojejku. Przepraszam, kolego. To aż nie w porządku, taka walka. O, z Pepe mu prawie nic nie robię. O, teraz mi coś zrobi, dobra. O, o, dobra, rozkręcił się kolega. Odrobinę za późno. 900 punktów doświadczenia i kolejna czacha. Mam nadzieję, że można je sprzedać, no bo domyślam się, że zamontować będzie można tylko jedną. Czyżby to był szpon śmierci? Prosty? Koniec zagadki? Przerażający potwór, najgorszy koszmar, jaki możesz sobie wyobrazić. Widzisz El Gigante, okej. No dobra, to się rozglądajmy. Tu są naboje, znaczy amunicja, przepraszam. To jest jak ładnie zrobione. Czy to jest młot wspomagany, czy zwykły? Bo jak zwykły, to nie chcę. Zwykły. Zobaczcie, jakie to ładne jest. To stara wytwórnia betonu. Wygląda na to, że niedawno jeszcze działała. To jakiś szkielet. Uuu, strzelba szturmowa. Cóż to za cacko. I nieśmiertelnik. Niszczony przedmiot z wypisanym na sobie nazwiskiem żołnierza i numerem identyfikacyjnym. Broń do walki wręcz. Wręcz? Chyba na bliski dystans, o to chodziło. Konstrukcja typu ballpup jest mała i łatwa w obsłudze. To jest coś jak combat shotgun, tylko że pewnie lepsze, nie? Ile jaki to ma damage? 18 do 28, to sporo. Ciu. Panie. No dobrze. I to jest wszystko. Nic więcej tu nie ma. Czyżby to było koniec badania sprawy, tak? Teraz idę do tego chłopa, co mi to zlecił i mówię, że... Byczku, tu był El Gigante i w sumie masz tu nieśmiertelnik? Kurde, na to wygląda, bo nic więcej tu nie ma. Ja sprawdzę, czy nie ma tu jakiegoś zejścia do podziemi, bo czasem się kryje gdzieś. No, chyba nie. Jeśli to będzie wszystko, to będę trochę zawiedziony. Tak odrobinkę będę zawiedziony. Przyklejarnienie osada. No, nie mogę tutaj wchodzić przecież z bronią. Dobrze. Chciałem był tutaj był chyba w tym budynku. O betoniarni. W fabryce był potwór. Szpon śmierci. Udało mi się go wykończyć. Był cholernie twardy. Niech mnie diabli. Szpon śmierci? Tutaj? Jak daleko zaszły te stworzenia? A, już nie zagraża. Dobra robota, mówi. Całe miasto jest twoim dłużnikiem. W porządku. Pójdę teraz po nagrodę ze skarbca miasta. Okej, czyli to o to chodziło. No to dobra, i to co? Wszystko? Ty coś masz dla mnie? Potrzebuję leczenia, przedwojenna medycyna, jak tam życie? Okej. Dobra, to może burmistrz będzie chciał mi coś powiedzieć jeszcze. Witaj, nasz nowy bohaterze. Jak mogę ci pomóc? Opowiedz mi o mieście. No nie. O. No dobra, to... Kurczę. No to jeśli jesteście czegoś świadomi, to proszę dajcie mi znać. A my tymczasem chyba udajemy się w stronę Casa Grande.
No, wygląda na to, że tutaj mam wszystko w większości zrobione. Znaczy oczywiście nie wszystko, bo to jeszcze temu facetowi trzeba dać wody, ale takich grubszych rzeczy wszystko. My pewnie kiedyś sobie kolejny odcinek zrobimy, gdzie jak już będę miał pewnie jakiś pojazd, to szybko sobie przelecę po mapie po tych wszystkich starych rzeczach, podobnie jak już to raz było w odcinkach Stare Sprawy. I to dokończymy. Także na spokojnie. Tymczasem chyba mogę się wybrać. A widzicie, do Tucson sobie pójdziemy, bo w Tucson mieliśmy zebrać rzeczy jeszcze. Teraz mi się przypomniało. Tak, tam się wybierzemy. Natrafiasz na zniszczony bombowiec. No to ciekawe. Kamień. Skrzynka jakaś tu jest. Co to? Granat nuklearny. What the hell? Prowizoryczny granat ręczny wykonany z potężnego pocisku nuklearnego. Kiedy eksploduje, uwalnia tyle energii, że może zniszczyć dom. O, zobaczcie, coś się zepsuło. Jak tutaj używam shifta i stoję obok. Wygląda jak wielki żelazny ptak. Okej, no chodziło w tym spotkaniu o granat nuklearny, ale bardzo ładnie przygotowane, przygotowane grafiki. Podobają mi się. Idziemy do Tucson, bo tam jeszcze parę rzeczy było do załatwienia. Więc czemu by tego nie zrobić teraz? Także widzimy się na miejscu. No chyba, że spotkamy tego szefa gangu, Gila. No i jesteśmy, moi drodzy, śnepie kawki, bo już mi trochę w gardę zaschło. Nie spotkaliśmy Gila, dotarliśmy tutaj prosto na miejsce. Więc tak, tu już nic nie mamy do zrobienia, musimy wejść do środka. I w środku mamy dwie osoby, z którymi musimy porozmawiać. Po pierwsze, to jest ten gość Carlos z willi, któremu załatwiliśmy posadę, jak się domyślam, w Casa Nueva, więc powiedzmy mu o tym. Czy zamierza wrócić do willi, że o tym rozmawialiśmy, nie mogę wrócić do domu, mówi Carlos. Okej. Mam dobre wieści. Wyznawcy Apokalipsy zgodzili się przyjąć cię stałą z twoją wiedzą i umiejętnościami. To świetna wiadomość, mówi Carlos. Nie martw się o mnie, znajdę drogę. Dziękuję ci za wszystko. Najważniejsze jest to, że nie pracujesz dla tych cholernych blacharzy. Dobra, czas się zbierać. Okej, czyli z Carlosem sobie załatwiliśmy i w Tucson już mamy wszystko ogarnięte. Tak. Dobrze. I teraz mamy tutaj jeszcze pana mechanika, czy innego sprzedawcę. I ten pan, a swoją drogą spróbujmy otworzyć drzwi. 90, to brakuje mi jeszcze trochę. Nie wiem, czy sobie to zapisałem w ogóle, chyba nie. Będę musiał to zapisać. Ale tutaj tak, mamy ten zegarek atomowy mu oddać, który mamy. Po co ci ten, czym handlujesz? To są zawsze było znane ze swojej technologii. Okej, mam stary zegarek atomowy, rzucisz okiem? Święty Amperze, mówi kwatermistrz. Ten zegarek ma 100 lat, a nadal pokazuje godzinę. No, wygląda na to, że cię to kręci. Nasi przodkowie byli nieskończenie mądrzy, a teraz zbieramy pozostałości ich technologii i z wielkim trudem odtwarzamy to, co robili w ciągu kilku minut. Ten zegar jest jedną z tych precyzyjnych technologii, których nie możemy odtworzyć. O, wiedza za technologię. Dam ci zegarek, jeśli dostanę w zamian specyfikację energetyczną. Umiejętność broń energetyczna została podniesiona o 6. Spoko. Cóż, to sprawiedliwe, mówi kwatermistrz. Mam potrzebne informacje. Z ich pomocą na pewno poprawisz swoje umiejętności. Chociaż wielu z nas nie lubi, gdy zwykli ludzie przykładają rękę do wielkich, starożytnych technologii. Dobra, panie, to jak już tu jestem, to pohandlujmy. Masz trochę kapsli, a ja mam trochę rzeczy. Mam dwa ładunki wybuchowe, czy są mi potrzebne? Lepiej sobie pewnie zostawić. Amunicji mam dużo takiej, której na pewno nie będę używał. Za 300 mógłbym ci... No okej, bo one nie są... Dobra, rozumiem, to z połowę mogę ci sprzedać. To bym ci jeszcze sprzedał też tak z połowę. To ci mogę pchnąć wszystko. Teraz tak, co ty możesz mi dać? Czy ty masz jakąś amunicję dla mnie? Nie masz, za to masz paliwo. Masz taką amunicję dla mnie, ile za to chcesz? Tyle, okej, no to resztę możesz dać mi w kapslach. I będziemy niemalże kwita. Zobacz, coś jeszcze mu pchnę, jakiś pistolecik na przykład. O, jeszcze go na trochę stać.
No tej strzelby używać nie będę, ale to unikat, więc może nie będę je sprzedawał. Syrop do agawy mogę sprzedać. Raczej go nie użyję do niczego. On, z tego co mi napisaliście, służy tylko do wytwarzania alkoholu tak naprawdę. Okej, okay, dobra. Nie będziemy się handlować nie wiadomo ile. Dajmy tam 150 i 4. Okej. Okay. Absli mamy już niecałe 13 tysięcy, więc całkiem nieźle. Dobra, i teraz tak. Tutaj są jeszcze rzeczy do zrobienia. Nie pamiętam, czy te wszystkie trzy stoliki ogarniałem. Już to sprawdzimy, ale na jednym z nich była właśnie chyba jakaś broń energetyczna. O, właśnie. Karabin laserowy. Udało ci się stworzyć karabin laserowy. Cyk. Teraz czy on jest lepszy niż ten plazmowy? 16.30. O. No nic, przetestujemy go po prostu i będziemy wiedzieć. Też tamtym mogę strzelić 3 razy, a tym tylko 2. No więc będzie to trzeba po prostu potestować. Ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra, co z tym krzesłem jeszcze? Z krzesłem nic nie mogę zrobić. Ale jest to jakiś komputer. Pytanie, czy ja go tykałem? Odmowa dostępu, czyli go nie tykałem. Przyznano dostęp. Dobra, zobaczmy co tu jest. Pozyskiwanie części z Garage City. Jak się okazuje, blacharze otrzymywali od wyznawców ognia tę samą część, którą dałeś karawanom w Garage City. Została wysłana tutaj do masowej reprodukcji. Okej, okay, raporty dostarczania niewolników. Blacharze uwielbiają liczby i księgowość, szczegółowe statystyki dotyczące niewolników, ich pochodzenia, zatrudnienia, przyczyn śmierci. Połowa niewolników została wysłana do zakazanej strefy, ich los jest nieznany. Informacje o niewolnikach pochodzących z willi. Znajdujesz informacje o dwóch niewolnikach. Carlos pracuje w hangarze, a twój ojciec został wysłany do zakazanej strefy. Będziesz musiał iść tam, żeby go znaleźć, okej? Okay. I niewolnicy z Phoenix? Głównym źródłem niewolników dla blacharzy jest Kościół Świętego Ognia w Phoenix. Prowadzasz współrzędny do swojego Pip-Boya. Raporty handlowe. Blacharze aktywnie handlują z kilkoma osadami, gdzie wymieniają przedmioty technologiczne i świadczą usługi naprawcze. Główne kontrakty to Kościół Świętego Ognia w Phoenix i tam sprzedają niewolników odzież i jedzenie, Polonia Flagpool, czyli niewolnicy i uran, Casa Nueva, czyli jedzenie, oraz Casa Grande, czysta woda. O, w Casa Grande może znajdziemy wodę w dużych ilościach. Ok, instrukcje sztabu generalnego. Przywódca blacharzy otrzymuje bezpośrednie instrukcje od Bractwa Stali w Puerto Penasco. Bractwo nie angażuje się w wewnętrzne sprawy lokalnych mieszkańców, ale reguluje część produkcji i politykę zagraniczną. W szczególności Bractwo zobowiązuje się do spełnienia ważnych żądań Kościoła Świętego Ognia w Phoenix. Nie będą już mieli czego spełniać. Ostatni taki kontrakt dotyczył części do bomby atomowej. No, za to mogę być im wdzięczny, będę miał co wysadzać przynajmniej. No dobra, moi drodzy, to jeszcze nie jest wszystko, co tutaj było do zrobienia. Ponieważ tutaj gdzieś Czord jeden pamięta gdzie leżało działko, które wy tak strasznie mówiliście, że przegapiłem, jak mogłeś to zrobić, hopie, tam działko leży, a ty nic, co ty robisz, człowieku, nie umiesz grać w tę grę, idź, wyjdź stąd. Tak było, nie kłamie. O, tu jest. Ono nie było podświetlone, to dlatego go nie zauważyłem, no. Ta broń została uszkodzona przez czas, ale nadal można ją naprawić. To lecimy. Okej. Okay. I cyk, rozładowujemy i mamy minigana, który pójdzie oczywiście na sprzedaż. Bo jakżeby inaczej. To jest ciekawe, że tutaj są w ogóle dziury, których ja nie porozkopywałem. Być może dlatego, że tu kręciły się wcześniej roboty. Ale że teraz ich nie ma, to może warto by było tego dokonać. Bo to raz, że może być jakaś amunicja, a może też się trafić coś ciekawego po prostu. Więc rzućmy sobie okiem. O, złom. O Jezu, jak ja dawno złomu nie używałem. Bo już mamy tak wysoką naprawę, że już nie musimy go używać właściwie, żeby sobie ułatwiać rzeczy. Ale na początku był rzeczywiście niezwykle przydatny. Kolejny złom. Także już chyba mam 10 części elektronicznych, 10 złomu spokojnie w zapasie. Pewnie już tego nigdy nie wykorzystam. Dobra.
I tutaj było zejście do hangaru. Ciekawa rzecz. Z tego co się orientuję, to pomimo tego, że Zax kazał mi tu nigdy nie wracać, to nie atakuje. A tu jeszcze był jakiś stół warsztatowy. To nie atakuje mnie, jak tutaj wchodzę. On jakby już jest nieresponsywny, w ogóle nie odpowiada. Stolik zniknął. Okej. Broń gotowa, teraz roboty staną się bardziej posłuszne. Co to jest? Narzędzie zaprojektowane specjalnie do awaryjnego wyłączania sprzętu elektrycznego i niczego więcej. To jest broń na roboty. O panie, to będziemy musieli mieć przy sobie. Chyba, że uda nam się zawsze je przeprogramować tak, żeby walczyły dla nas. A, i to jest eleganckie, unikalne znalezisko, więc podobnie jak tego combat shotguna szturmowego pewnie nie sprzedamy, bo to by było szkoda takie ładne rzeczy sprzedawać. Dobra, tu jest jeszcze coś do rozkopania. A nie, to pułapka na iguany jest. Więc nie. O, tutaj coś jeszcze jest. O, już tak to cna to wszystko. Przekopiemy. Kolejna amunicja. Dobra. Teraz rzućmy jeszcze okiem, tak na szybko. Dobra. Pomyliłem pomieszczenia, więc nieważne. nieważne. Okej, więc to, co mieliśmy wziąć z Tucson, to mamy wzięte. No teoretycznie można by go było zaciukać, ale dlaczego mielibyśmy to robić? Wolałbym otworzyć te drzwi, więc ja sobie zapiszę, że te drzwi u kwatermistrza jeszcze będzie trzeba otworzyć. Carlos już sobie poszedł. I to niech mi wystarczy. Tak. Zdecydowanie tak. A tymczasem, skoro już jesteśmy, moi drodzy, w Tucson, to wracając do Phoenix City, bo też będę chciał pójść już do Krypty 27, wstąpimy do Casa Grande następnym razem. I z Casa Grande potem pójdziemy do Phoenix City, z Phoenix pójdziemy do Krypty, w międzyczasie gdzieś tego szefa gangu tutaj zaciukamy, potem odwiedzimy sobie to nieznane, ja myślę, że to jest motel, ten taki nawiedzony, no i potem już zostaje nam chyba pójść do Puerto. Więc taki jest wstępny plan, a co się będzie działo, no to jeszcze zobaczymy, wiadomo. Natomiast na dziś ja myślę, że to już pora kończyć, więc serdecznie Wam dziękuję za towarzystwo. Jeśli wyszło troszeczkę mniej niż 30 minut, to wybaczcie, ale muszę to pociąć, bo tam było dużo biegania i nie wiem finalnie ile tego wyszło, nie używałem stopera. Ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak było, to gorąco zachęcam do tego, żeby zostawić pod tym filmem łapkę w górę. Jeżeli natomiast obserwujecie mnie od jakiegoś czasu, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to również gorąco do tego zachęcam. Po zaklikaniu subskrypcji będziecie dostawać powiadomienia o każdym opublikowanym przeze mnie filmie, jeśli zaklikacie też dzwoneczek, więc niczego już nie przegapicie. Ja natomiast dostanę szansę, by trafić do potencjalnie nowych widzów, a tym samym nieco bardziej rozwinąć mój kanał. Tymczasem żegnam się już i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!